Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, chciałem się z Wami troszeczkę podzielić moją historią, kiedy zdobywałem tytuł mistrza krajowego. Co ciekawe, zdobyłem ten tytuł w 2008 roku za pomocą jednego debiutu szachowego, to znaczy nie tylko jednego, oczywiście, ale ostatnia partia, która chyba tutaj, którą tutaj grałem, to było w tym debiucie, i przedstawię wam ten. Debiut. Pokrótce, bardzo powierzchownie, tak, żeby tylko zobrazować o co w nim chodzi, jestem ciekawy, czy wiecie, jaki to debiut, i to czarnym kolorem. Pewnie wielu yy, zaskoczę. Nie jest to ani obrona Pirca, ani obrona sycylijska. Jest to obrona skandynawska. Otóż pewnego pięknego dnia, kiedy wziąłem do ręki panoramę szachową, a w niej były zrobione analizy dosyć też powierzchowne z obrony skandynawskiej, no tak mi się spodobał ten wariant, jeden z wariantów, i postanowiłem go potem praktykować w turniejach, no i z niezłymi sukcesami. Kilka partii udało mi się świetnych wygrać. I ten debiut wygląda następująco. Ja oczywiście yy, wspominam wielokrotnie, że yy, obrona skandynawska nie jest za bardzo dobrym debiutem, yy, jeśli chodzi o rozwój, i dalej to podtrzymuję, oczywiście. Dlaczego? Otóż osoby początkujące, według mnie, yy, powinny próbować grać bardziej debiuty yy, ostre. Co, nie mówię, że skandynawska nie może być też ostra, ale to jest taki dosyć yy, twardy debiut, bym powiedział. Jeżeli Białe zbijają teraz Pionka, to. Ja jakoś nie polecam zbijać Hetmanem. Oczywiście są partie, są warianty na ten temat, i tak dalej, ale nie jest to zbyt rozwojowe. Ja oczywiście po wybiciu tutaj na D5 nie odbijałem nigdy Hetmanem, bo mi się to nigdy kompletnie nie podobało. Praktykowałem to ze skoczkiem F6. No właśnie, i tak mniej więcej to wygląda. I teraz pytanie jest takie: jak sobie tutaj można dalej grać? Otóż białe mają kilka możliwości. Przede wszystkim jest taki e, dosyć ciekawy ruch typu goniec B5. Potem po tym posunięciu można stosować na przykład skoczek na D7. Potem przez A6, B5 próbować tego gońca odpędzić. A następnie skoczkiem na B6 zajmować się tym pionkiem na D5. Chodzi o to, żeby potem odbić tutaj tego pionka. I właśnie powiem wam, że w dzisiejszych czasach. Też nie praktykuje skandynawa. To znaczy, gram sobie czasem go w internecie w szachach takich gullicowych, oczywiście dla zabawy, tylko i wyłącznie, ale w szachach klasycznych nie wziąłbym tutaj odpowiedzialności za ten debiut, absolutnie. No, ale kiedyś, jeszcze jak te komputery nie były tak powszechne, i nie, nie rozpracowywały debiutów, no to może było trochę łatwiej zagrać taki troszeczkę może nie lewy debiut, ale skandynawska. Jak dobrze też pewnie się orientujecie, mam nadzieję. Ciężko ją zobaczyć na najwyższym szczeblu rozgrywek, czyli czołówka światowa bardzo rzadko gra obronę skandynawską w dzisiejszych czasach. E, otóż, po skoczek F6, też są inne możliwości, jeżeli na przykład. Białe tutaj by zagrały C4 i tego pionka broniły. No to może się wydawać niektórym: Ojej, straciłem pionka, pionek go bronił i co dalej. Tutaj trzeba się nastawić na taką grę z inicjatywą, czyli próbujemy oddać kolejnego pionka i gramy posunięcie C6. Ja na przykład bardzo lubiłem to grać i sobie tak kodowałem to w głowie. No dobra, jak mi ktoś tego pionka będzie bronił, gram sobie C6, idę na żywioł, oddaję pionka i gram odważnie, najlepiej jak tylko potrafię. Tak sobie kiedyś tłumaczyłem: Może, może dobrze, może nie. Dobrze nie wiem, byłem samołkiem, więc tyle. Temacie e, bardziej obserwatorem i praktykiem. E, no i w tej sytuacji po ceszeć, na przykład po wybiciu, jak skoczek wybija, no to już czarnymi stoimy dobrze. E, też widziałem jakiś taki wariant w panoramie kiedyś e, szachowej i sobie tutaj to analizowałem. I teraz zobaczcie, że bardzo ważną kwestią jest to, żeby nie dopuścić białych do ruchu D4. Bo jeżeli białym się uda zagrać ruch D4, no to nie będzie dobrze. Na przykład, jakbyśmy zagrali skoczkiem na F3. Próbując grać D4, no to od razu atakujemy tutaj centrum pionkiem E5 i dzięki temu bronimy punktu D4. Zwróćmy uwagę, że naszym planem potem jest dosyć intuicyjne granie, czyli możemy próbować wyprowadzać gońca na G4 związać skoczka, możemy wyprowadzić gońca na F5, możemy gońca na C5 wyprowadzić, czasami się ustawiamy hetmanem na B6 i celujemy w pionka F2, robiąc szybko rozzadę i wprowadzając wieżę na wolne linie. To jest schemat prosty, podstawowy, ale w tym wypadku się to dobrze sprawdza i jest skuteczny. Jednakże, po ruchu D3 należałoby wiedzieć, jak grać. Zawsze można zrobić to samo, co przed chwilą powiedziałem, czyli rozwój figur w sposób bardzo naturalny. Zwróćmy uwagę, że za cenę pionka, którego oddaliśmy, no może to być myślę, że bardzo korzystne i łatwe do gry w miarę. Pamiętajmy, jeżeli na, że jeżeli na przykład goniec zagra na przykład na g5 i będzie nam wiązał skoczka, czyli białe będą próbowały nas krępować troszeczkę w debiucie, to nie bójmy się wymiany gońca przeciwnika za skoczka. Dążmy do tego, yy, działajmy w ten sposób, nie ma, nie ma sprawy. Jak zostaną nam gońce, jest jeszcze wtedy lepiej. Ale teraz można zastosować yy, konkre konkretną grę. Można e4 sobie zastosować, jeżeli ktoś gra yy, lubi grać bez hetmanów. Po wybiciu wybijamy tutaj Hetmana i Skoczek zbija na E4 z atakiem na F2, więc białe muszą to obronić, grając na przykład goniec E3. Ja pokazuję tutaj ruchy białych też w miarę dobre, żeby nie było tak, że popełnią specjalnie błędy. Białymi absolutnie nie. No i teraz w tej sytuacji na przykład goniec F5, czyli wyprowadzimy spokojnie figurę. Ktoś powie: Ale co będzie, jak Skoczek nam tę figurę zaatakuje? No to super, to odchodzimy gońcem na E6, a Skoczek na H4 będzie i tak stał bardzo źle. Więc się tym nie przejmujemy i potem mamy plan zrobienia długiej roszady od razu z szachem albo zagrania wieża D8. Raczej długa roszada jest bezpieczniejsza już bez hetmanów, nie musimy się obawiać ataku na tym skrzydle królewskim, więc spoko. E, I tutaj przede wszystkim też wyprowadzamy sobie potem gońca, może czasami wejdzie skoczek. To wszystko zależy od sytuacji, jaka powstanie, gdzie ten król się zachowa, gdzie on sobie pójdzie. E, jestem przekonany, że w większości przypadków, jak dojdziecie do, takiego, do takiej pozycji czarnymi, no to będziecie tutaj odnosić. E, Sukces w, tej, w tej, tej sytuacji jestem przekonany, tak na tak 80% przypadków strzelam. Uda się, moi drodzy. Oczywiście, tutaj po tym ruchu skoczek F6 można grać białymi zupełnie inaczej. Można grać na przykład D4, czyli białe oddają tego pionka, i to jest zdecydowanie lepszy wybór. Jeszcze tylko wrócę do, do ruchu C4, bo zapomniałem powiedzieć po ruchu C4, jak zagram C6, to właśnie białe mogą zagrać D4. I wtedy wybijamy na D5. I powstanie nam e, obrona karokan, atak panowa. E, też byłem przygotowany na to. Bardzo ciekawe, ostre warianty po, e, w tym powstają, ale to już nie jest temat na teraz. E, przejdźmy w takim razie dalej. D4, czyli białe oddają pionka. Okej, okay, my tego pionka bierzemy skoczkiem. Ruch C4, tego skoczka nam odpędza. No i ktoś powie, dobra, białe mają świetne pionki w centrum. I ja się zgadzam, mają świetne pionki w centrum, tylko kwestia... Co dalej, jak to się e, będzie klarowało. I skoczek zagrywa na B6. Nie idę sobie na, m, z powrotem na F6, tylko właśnie na B6, żeby troszeczkę próbować kontrolować pionka. Czasami prowokuję go do zagrania C5 i tak też można białymi zagrać. Po tym ruchu wracam skoczkiem, i tutaj na przykład skoczek może zagrać na C3. Bicie. Nie za bardzo się kalkuluje w tej sytuacji, więc sobie czekamy dalej i gramy G6. Czyli przez G6 będę chciał tutaj ustawić gońca i zrobić roszadę. Po gońcu na C4 zagrywam na C6 rzecz jasna, broniąc skoczka. I Hetman B3. Jestem teraz bardzo ciekawy, jak byście tutaj zareagowali czarnymi, bo zobaczcie, że trzy figury uderzają wspólnie w punkt D5, czyli w skoczka. Jak grać? Otóż ja się czasem też łapię na tym i nie polecam grać ruchu E6, to zamyka strasznie gońca C8. Oczywiście ten ruch nie jest jakiś tam super przygrywający, ale pozycja już nie jest jakoś bardzo atrakcyjna czarnymi. Raczej ruch E6 bym nie stosował, prędzej tutaj bym na przykład spróbował zagrać goniec E6, ale zauważam, że przecież wisi mi pionek, no i też nie bardzo. No właśnie, więc jak zagrać? Otóż gram swoje. Goniec g7. Zwróćmy uwagę, że atakujemy też pionka, którego nie chcemy zbić teraz od razu. Czarne tutaj są zainteresowane przede wszystkim rozwojem figur za cenę pionka. No i teraz, na przykład, skoczek zbija na d5. Ok, czyli odbijamy. Goniec zbija. Zwróćmy uwagę, że białe mają pionka więcej i atakują jeszcze nam na f7, więc nic prostszego. Jak zrobienie roszady. Ktoś powie, no ale przecież goniec zbija tutaj na B7. E, pamiętajcie, nie bójcie się oddawać pionków w debiucie. Jak macie zroszowanego króla i szybki rozwój, to jest e, bardzo ważna cecha szachisty odważnego. E, gra z inicjatywą. Po wybiciu tutaj na B7 e, kompletnie się nie boimy, i nawet możemy tutaj trzasnąć Hetmanem na D4. Tutaj polecam się zagłębić troszeczkę, co by było, jakby Hetman zbił na A8. E, tu mogą być ogromne. Ogromne problemy powierza D8 u białych, ale to już zostawiam was z tym wariantem, pokazuję tylko, jak można grać z inicjatywą. W dobie komputerów jestem, jestem każdy jest w stanie tutaj sprawdzić, co dalej. Nie zagłębiam się za mocno. Lecz e, idąc tropem rozwoju figur e, inicjatywy, no to białe powiedzmy rezygnują z bicia na B7 e, i grają skoczkiem na F3. No to wtedy wyprowadzam skoczkę na C6 i zwróćmy uwagę, pięknie atakujemy pionka. Tutaj grozi też zagranie skoczek na A5 e, ze zdobyciem gońca czasami, więc no pułapki czyhają na każdym kroku. Raczej białe się decydują na wybicie i życzę wam takich pozycji. To znaczy, tak, jeżeli chodzi o skandynawską. Moje zdanie trochę znacie, nie polecam grać za bardzo, ale ze skoczkiem F6 można popróbować. Tylko nie chciałbym chyba komuś polecać tego debiutu na stałe do jego repertuaru gry. W ramach ciekawostki, w ramach trochę, troszeczkę rozszerzenia swojego repertuaru, myślę, że to nie jest szkodliwe. To wszystko zależy też na jakim etapie jesteśmy. Na początkowym etapie polecam jednak debiuty takie najbardziej popularne, typu. E chociażby obrona sycylijska, gdzie potrafi być ostra. Chodzi tutaj głównie o to, żeby grać ostre debiuty i troszeczkę się rozwijać y, szybciej. No dobra, w tej sytuacji zwróćmy uwagę, że białe, y, białe mają pionka więcej, ale ten pionek jest bardzo wysunięty. Inną sprawą jakby było, jakby na przykład pionek C5 stał na, na polu E3, no to wtedy super, białe mają pionka więcej podpartego. A teraz pionek jest e, troszeczkę bardziej atakowany. No tutaj, czarnymi ustawiamy na przykład gońca na E6, gońca na D5 i naciskamy też na tego pionka poniekąd. E, może wiesz, aby 8 w przyszłości na wolną linię. E, mi się pozycja czarnymi wybitnie podoba, e, wybitnie, więc no to jest kwestia oczywiście gustu. E, moi drodzy, ale. Jeszcze wracając do tematu, bo skoczek F6 jest inny wariant, który bardzo często na przykład zawodnicy mi grali. I on wygląda następująco: po D4 zbijam na D5, pionek zagrał na C4, ja zagrałam skoczkiem na B6. I tutaj na przykład można rozwijać figury poprzez skoczek F3. Ok, my teraz gramy sobie G6, skoczek na C3, koniec G7. Tutaj często też widzę takie posunięcie H3, aby Goniec nie zagrał na G4. Bardzo proszę, my robimy sobie Roszadę, Goniec zagrywa na E2, skoczek na C6. Tu absolutnie nie boimy się czegoś takiego jak D5. Nie obawiajmy się takiego ruchu, możemy swobodnie i skoczkiem zagrać. Na, e, na E5 na e i skoczkiem na A5 można, można próbować zagrać. Bardzo ciekawe rzeczy się tutaj mogą dziać. E, nie zagłębiam się w to, rzadko kiedy widzi się taki ruch D5 od razu, ale nie przejmujmy się, e, bo jak na przykład zagramy sobie skoczkiem na E5 i po wybiciu wybijemy gońcem, mamy opcję podrywania tego pionka. D5 z próbą fajnej wymiany więc tu jest w porządku i na przykład w tej sytuacji goniec e żeby obronić pionka no i teraz, jak już dochodzimy do takiej sytuacji, ja tu byłem bardzo spokojny i bardzo mi się to podobało, ja teraz Wam to sprzedaję jeden do jeden, jak reagowałem na coś takiego, gdyż już tego po prostu nie gram chociaż w ostatnim, chyba dwa lata temu zdarzyło mi się zagrać w partii klasycznej skandynawską Tutaj gram oczywiście ruch E5. Jeżeli białe biją. Super. Zbijamy skoczkiem i mamy totalnie wyrównaną pozycję, a nawet bym powiedział intuicyjnie troszeczkę czarne mogą stać lepiej, mimo że silnik mówi plus 0,4 nieistotne. Chodzi o to, że gońce fajnie strzelają w to skrzydło, a goniec zaraz zagra na E6 i będzie uderzał w pionka. Myślę, że jak ktoś ma tutaj wygrywać to czarne, aczkolwiek to jest troszeczkę też powiedziane nad wyraz, optymistycznie, oczywiście, ale chodzi o to, żeby dostać pozycję, którą lubimy. Tutaj rzadko kiedy biją, przepychają pionka i ten skoczek zagrywa na. E7 Troszeczkę może to przypominać obronę królewsko-indyjską, bo mamy tutaj plany na przykład F5, ale nie do końca taki ruch chce zagrać. Tutaj też są oczywiście skomplikowane warianty, ale gra myślę, że może następować po roszadzie tutaj białe. Znaczy, gra może być dalej kontynuowana po roszadzie. I teraz ruch, który wybitnie mi się podoba, skoczek F5. Atak na tego gońca jest e, bardzo prosty. Jak białe nie uciekną tym gońcem, to bijemy go zamkniętymi oczami koniec. Kropka. Goniec czarnopolowy, tutaj to jest skarb. Tak jak w obronie królewsko-indyjskiej to powtarzałem. Lecz są teraz dwie drogi. Goniec może zagrać na G5, i Goniec może zagrać na, C7, na C5. Jedna z tych opcji jest e, lepsza. Na G5 jest lepiej, dlatego że tutaj wymusza posunięcie F6 i goniec może wrócić na D2, i ten pionek F6 troszeczkę przeszkadza tutaj w działaniach, ale nadal pozycja uważam, że jest miodzio. można grać na przykład C6, podrywać tutaj te centrum. Przykładowo. Mi w partiach zdarzyło się właśnie bardzo często, że przeciwnicy grali goniec C5. Ja się Niezwykle cieszyłem z takiego posunięcia. Taki ludzki ruch, który troszeczkę może tutaj przeszkadzać. No to wprowadzam sobie wieżę na E8 z tempem, bronię pionka i będę chciał go tutaj dopychać na E4. Jak mi się uda zagrać pionkiem na E4, a potem zagram E3 i będę rozwalał przeciwnikowi tutaj osłonę dla króla, to będzie rewelacyjnie. Tu na pewno będzie stało to świetnie. Przykładowo. Goniec na przykład mógłby zagrać na D3. ok, nie pozwala tutaj zagrać E4, ale na przykład mogę zagrać skoczek D6 i zwróćcie uwagę, że atakuje pionka na C4 i też przede wszystkim groże takim ruchem jak E4. No i tutaj albo białe uciekają skoczkiem na D2, żeby nie dostać wideł, albo zbijają jednego no, no, skoczka na D6. No tutaj się w ogóle cieszymy, masakra, no, ta pozycja czarnymi jest fantastyczna. Tutaj jest bardzo prosty plan F5E4, skoczek na d7, skoczek na c5, potem a5, goniec d7. Bardzo prosty rozwój. Często, często właśnie to się troszeczkę porównuje też do obrony królewsko indyjskiej wspomnianej przeze mnie wcześniej. Moi drodzy, jeszcze przykładowo wrócę tutaj do tego momentu powiedzmy, na przykład jak goniec zagra sobie na a3. Czasami chce się zagrać c5. To my już atakujemy e4. Pozycja Miodzio moi drodzy, na przykład skoczek wraca na E1. No bo, jakby zagrał na D2, to jakieś tutaj już E3 jest bardzo niebezpieczne. E, powiedzmy, no i zobaczcie widełki. Przykładowo, e, na przykład e, skoczek a 1 No to teraz możemy tutaj grać e, jak chcemy. I E3 jest dobre. I Hetman H4. Zwróćcie uwagę, że goniec C8 już poluje tutaj w stronę króla. Goniec E5 wchodzi szybko na H2. Skoczek jest bardzo blisko ataku. Pionek E3 przełom. Rewelacja. Oczywiście, raczej się już nie powinno zdarzyć na wyższym poziomie, że czarne dochodzą do takiej sytuacji. Mi się na szczęście to zdarzyło. No dobrze, i teraz moi drodzy, jak dotrwaliście do tego momentu, przedstawię Wam partię szachową, którą rozegrałem w 2007 roku. Z mistrzem, nie będę tutaj wymieniał nazwiska Była to piękna partia wedle, Według mojej oceny Która wyglądała następująco właśnie E4 i zagrałem D5, no bo ja sobie myślę tak Gram z mistrzem, mistrzem krajowym oczywiście Bardzo silny zawodnik, powyżej 2200 W 2000 to chyba 2007 czy 2008 roku było no, i ja byłem taki. No, też miałem podobny ranking, już troszeczkę, więc szarpałem. Ale my, myślę, tak, nie chcę grać tego ruchu, bo wiem, że przeciwnik fajnie się ustawia. Nie chcę grać pirca. Sycylijska nie była jeszcze w moim repertuarze za bardzo, więc gram D5. Mówię, ta tajna broń wychodzi. Przeciwnik wybił. Ja zagrałem skoczkiem. On zagrał skoczkiem na F3. Zbiłem na D5. Tutaj D4. G6. Goniec E2 na spokojnie, goniec G7 również na spokojnie. Roszada, roszada posunięcie C4, skoczek B6, posunięcie H3 wcześniej wspomniane. Zobaczcie, ograniczenie gońca. No to skoczek C6 jest wszystko ok. Goniec zagrywa sobie na E3, i ja postanowiłem od razu zagrać E5. Posunięcie D5 wspomniane wcześniej, skoczek na E2. I zwróćcie uwagę teraz, jakie posunięcie mają zagrać białe. No bo co innego mają grać białe, jak nie wyprowadzić ostatnią figurę? I tak też poszło. No to ja mówię, podskórnie. Pamiętam jeszcze jak dziś bardzo byłem, taki powiedzmy, podniecony tym, że kurczę, nauczyłem się debiutu, on wchodzi. Pozycja, która mi się podoba i skoczek F5. Ale jak się zachować w takiej sytuacji, pamiętajmy, starajmy się nie pokazywać po mimice twarzy, że coś jest fantastycznego albo się smucimy, że coś podstawiliśmy. Przeciwnik niech nie wie, co się dzieje w ogóle z nami, żeby nie odzwierciedlił tego, co się dzieje na szachownicy. No i pamiętam, tutaj byłem strasznie podierany, aczkolwiek no nie mogę myśleć, że już miałem wygraną, ale przynajmniej ten etap debiutu był już po mojej stronie. Goniec zagrał na C5, ja wieża E8 i przeciwnik myślał długo tutaj, dawno to było, ale pamiętam w ogóle, jak, jakby to było wczoraj. Przeciwnik zagrał skoczek E4. No to ja mówię super. Zablokował i pionka. Jak sobie z tym poradzić? Okej. Okay. Gram skoczek D7. Ten skoczek zasłania gońca, ale chce sprzątnąć lepszego, lepszą figurę, czyli gońca z C5 w tym momencie. Goniec zagrał na A3. No to y, tutaj oczywiście można na przykład zastosować taki ruch jak skoczek D4 i to już mi się bardzo podobało, dlatego że po wybiciu otwiera się wieża, jest pionek izolowany, ale on jest broniony, to jest całkiem okej, okay. ale jednak tak myślę sobie, zagram coś innego, bo chciałem jednak tego pionka na E4 wstawić, taki był mój cel, no więc zagrywam skoczek F6. Dlaczego by nie? Nie ma gońca z C1, więc mnie tutaj nie zwiąże. W tej sytuacji tutaj przeciwnik długo nie myśląc, zbił skoczka. No bo jak na przykład zagrałby gońcem na D3, no to ja myślę, że po prostu jest bicie, bicie i skoczek D6 i doprowadzam pionka na E4, co było moim celem. Przy okazji jeszcze atakuję tutaj i tutaj. A jeżeli przeciwnik zbija, no to super, zostaje sporo gońców i silne centrum, gra się samo. Przeciwnik zbił na F6, ja to wybiłem Hetmanem. I nastąpiło cepić. No, wygląda groźnie, że tutaj białe pionki zasuwają. Super, niech zasuwają. Pozycja czarnych jest rewelacyjna. Nic nie przeszkodzi mi w zagraniu posunięcia a4. I tu już wiedziałem, że mam kapitalną pozycję. W tym momencie przeciwnik zagrał hetmanem na a4. Sprytnie, bo zobaczcie, przy okazji atakuje mi wieżę. No więc ruch c6. Trzeba bronić. Wiadomo. I skoczek musi się teraz poruszyć. Zagram na H2. Zwykle już jak skoczek idzie sobie na H2, pozycja białych w tym momencie no nie może być dobra. I teraz tu mam multum dobrych posunięć. Jedno z lepszych to jest po prostu zagranie skoczkiem na D4 z uwagi na to, że atakuje tutaj gońca. Chodzi o to, że jak zagram tutaj i goniec zagra na G4 powiedzmy, no to ja mogę zagrać na przykład tak, skoczek zbić. I Hetman, powiedzmy, no F4, niech będzie. I tutaj grozi wybicie na D5. Ciężko byłoby się zachować. Na przykład, jak D6, zrobienie izolowanego pionka, no można by było zostawić pułapkę pod tytułem E3. I teraz widzimy cały sens Hetmana na F4, dlatego że grozi zagranie skoczkiem na E2 albo na F3, i zdobywam Hetmana na E4. Mnóstwo pułapek taktycznych czyha, ale ja w tej sytuacji stwierdziłem, że zagram jak stary Mistrz. Mówię, powtarzam się trochę, ale pamiętam, jakby ta partia była dzisiaj i zagrałem H5. Chodzi tylko o to, żeby ograniczyć dwie lekkie figury. Przede wszystkim skoczka. W tej sytuacji wieża zagrała A na E1. No to ja skoczek D4. To są łatwe ruchy. Niekoniecznie ja chcę od razu tego gońca sprzątnąć. Przy okazji jeszcze tutaj jest obrona. Goniec zagrał na D3. Yy, zarazem sprytne posunięcie, a z drugiej strony jest to błąd. Białe chcą, żeby tu było wybicie, bo to wieża potem ginie na e8. Ale w tej sytuacji już stoję bardzo dobrze. W ogóle, co ciekawe, tutaj można byłoby już zastosować goniec bije na h3. Ale ja oczywiście takich ruchów nie dostrzegałem. Bardziej mnie interesowało, żeby zagrać solidnie, bez komplikacji większych. Więc goniec f5. Łączę wieżę, bronię pionka, goniec musi odchodzić. Znaczy musi. Jeżeli odejdzie goniec, to zbijam pionka na d5 pionek więcej i jest fantastycznie, powiedzmy go, więc b1 i zbija. Kapitalna, to jest wygrana pozycja czarnych, kompletnie. Zwróćcie uwagę, te figury, wszystkie lekkie figury, nie mają kompletnie żadnej gry, coś niebywałego. Ale tak nie było... Przeciwnik pogoniec F5 yy, zbił na C6. Tutaj białe postanowiły szarpnąć i spróbować jeszcze swoich sił w pewnego rodzaju pułapce, tylko ja sobie to dokładnie przeliczyłem, pamiętam jak dziś myślałem, myślałem dokładnie do końca, bo to bardzo ważny moment w partii. No i zbiłem tę figurę. Mówię, no nie może tak być, że przeciwnik mi oddaje figurę i coś tutaj yy, zdobywa, ale jest bicie na B7 z tempem. No i teraz. No właśnie, e, teraz jakbym na przykład zagrał tutaj wieżą, na B8. No to przegrywam szybko, bo zbija mi tutaj na E8, więc ciężka sprawa. Jedyny ruch w tej sytuacji, który daje opcję na wygranie partii to skoczek E2. Czyli wtrącone posunięcie. Zwróćcie uwagę, że po wybiciu na E2 pionek wybija i jak wybicie jest na A8, to jest wybicie na F1. No i po wybiciu jest wybicie na A8. Wieża więcej po stronie czarnych. Nie mam pytań, tak by było, znaczy tak mogłoby być. Poskoczek E2, król odszedł na H1, no i teraz na spokojnie wieża AB8. Czyli burza ustała, ale ruch C6 nadal bardzo groźny. Teraz tak naprawdę ruch C7 nie działa, no bo goniec broni na C8, wieża broni na C8, tu odbijam. I zagrałem hetmanem na E6. A dlaczego by nie? przecież tu się wszystko trzyma. Przeciwnik zbił na a7, nie wiem czy dostrzegł czy nie dostrzegł, ale ja już odbiłem pionkę na c6. E, tu już grożą bicia, więc skoczek na f3, wieża zbiła na f7, hetman a5. E, w pewnym momencie już przeciwnik był taki trochę zrezygnowany, to było widać, to dało się odczuć e, i zobaczcie no, wszystkie figury tutaj świetnie działają. W tym momencie goniec zagrał na e4. E, no tutaj chcę po prostu zbić, skoczek h4 i zagrałem po prostu goniec na F6 z atakiem na skoczka. Przeciwnik się poddał, gdyż po prostu ginie kolejna figura. Bardzo zadowolony byłem z tej partii e, niezmiernie. E, no i e, mistrz krajowy e, był już dopięty, bardzo ważna partia. Bodajże to była chyba ta partia, z tego co pamiętam. W każdym razie pamiętam też, że możliwe, że drugi raz w Skandynawii grałem z kimś i to było tak dawno temu, że nie pamiętam, a nie odkopałem się do, do, do partii, więc Mistrz Krajowy dzięki obronie skandynawskiej między innymi został zdobyty. Dziękuję serdecznie za uwagę. Przypominam, moi drodzy, jeżeli robicie zakupy w sklepie szachowym, szachowo.pl, macie zniżkę 10% na kot rabatowy pan szachus. Pozdrawiam serdecznie, dzięki za uwagę. Ci, co wytrwali do końca, bardzo, bardzo dziękuję. Do zobaczenia, cześć.